No hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym openingu na kanale. Dzisiaj zajmiemy się ciekawszymi tutaj skrzyneczkami. Będzie to każda wyjątkowa w swoim rodzaju. Standardowo będą dwa fill chesty, jeden crown chest, jeden silver chest, jeden golden i giant chest. Giant. To silvera prawdopodobnie sobie odpuszczę, na się tutaj po prostu mi szkoda tych gemów wydawać, tutaj nie zakupuję, a tej przyszłości prawdopodobnie się od czegoś sprzedają. Kto wie, po prostu może kiedyś mi braknie do jakiejś skrzyneczki. Także co, tutaj przechodzimy na razie do otwierania skrzyneczek, to jest tylko pod głośnym przy okazji dźwięki z gry, bo są tak stosunkowo cicho od tego co jest teraz. Dobra, teraz powinien być o wiele lepiej, okej. Okay. Tutaj przechodzimy do pierwszych chestów. Pierwszy chest, standardowo złoto, rakieta oraz 9 mortarów, spoko. Drugi chest, 71 golda, 2 gemy. Spoczko, barbine hat i szkielety. Okej. Okay. Teraz może silver chest. Jest złoto. Battle ram. I 9 barbarzyńców. Okej. Okay. Teraz jeden golden chest. 200 golda. Jeden szkielet. 2 miniony. O! Rakieta. Unik. O, myślę, że jakiś epic będzie. Dobra, 26. Royal. Giantów. Okej, okay, dostało jeszcze crown chest. Co ty mamy? 500 golda prawie. 2 gemy. 10 szkieletów. 14 arczerek. 33 arrowsy, spoko. I 7 rakiet. No co jest z tymi rakietami, naprawdę nie wiem. I to została magiczna jedna skrzynka. Giant chest. No to co? Oby tutaj było coś ciekawego. No i tyle. Tutaj w sklepie nawet żadnych ofert na ciekawe skrzynki nie mam, tylko na razie oferty na golema i takie zwykłe karty i nic więcej. Także teraz jest bieda. Ale co, tutaj przechodzimy do otwarcia tej skrzyneczki. To jest wszystko zerknę, co się na pewno nagrywa wszystko. Jest ok, no i dobra. Otwieramy to oczesta. No dawaj. I co mamy? 600 golda tylko? 5 eliksirów. 1 lighting. 178 zapów, szok i no nie. O matko, jaki badziew, totalny, naprawdę totalny badziew. O, szok. No jest niby epic, myślę, że coś ciekawszego będzie, naprawdę. 178 zapów, 40 goblin hatów, tych nie używam, no jest naprawdę lipa. No ale to tyle, po prostu mam nadzieję, że w kolejnych czasach będzie coś ciekawszego i coś lepszego i godnego naprawdę uwagi, bo to co teraz było, to jest po prostu naprawdę troszeczkę jest śmiech na sali, bo tych kart ogólnie nie używam. Tutaj używam czego? Z tego ostatniego, ostatniego Giant Chesta. Używam ogólnie zapów, co na pewno będę je ulepszał. Na wyższy poziom lightinga na razie nie korzystam. Może po prostu jako ogarnę sobie jakiś deck, to będę coś z niego robił. No i to jest chyba tyle z tych ciekawszych. No i Goblin Hat, który kurczę, no... Powiedz sobie szczerze, jest troszeczkę tutaj nieopłacalny. Jak dla mnie przynajmniej. No to jest chyba tyle tutaj. Mam nadzieję, że wam się to podobało, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. A ja będę starał się wdropić kolejne chesty ciekawe. No i tyle, to ja mam zamiar także nakręcić za niedługo, jak się uda, serię z openingów widzów, co po prostu powinno być dla was ciekawsze. No i to będzie chyba tyle, to trzymajcie się i do następnego... Narka! I see what you're wearing. There's nothing beneath it. Forgive me for staring.